Cześć kochani, kolejny produkt, który nie dotyczy stricte działki gitarowej, ale jest bardzo ważny. No każdy muzyk, jeżeli ma zespół, to ma też perkusistę, prawda? Pokrowiec, futerał, pokrowiec na bęben basowy, firma Millennium. Firma Millennium, dokładna nazwa modelu, nie wiem, czy tutaj będzie, jest, dokładna nazwa modelu, tutaj mamy DC208 Turbass Drum Back 20 cali na 18 cali. No tak, co się na pierwszy rzut oka rzuca, trzymając ten sprzęt w ręku, to, że jest naprawdę mega mocna, twarda gąbka. Jak tu ściskam, nie wiem, czy to jest ma 2 cm, czy 1,5, nie jestem teraz w stanie stwierdzić dokładnie. Na stronie producenta to będzie napisane. Na stronie producenta może być napisane, czy na stronie Tomana, bo akurat to kupiłem w Tomanie. Na oko jest centymetr, na moje oczko to jest centymetr, ale gąbka jest naprawdę twarda. Materiał sam tu jest gruby, wodoodporny. Tutaj na wierzchu mamy jeszcze plastikową, z tego co tutaj mi się wydaje, plastikową dyktę, która jeszcze chroni. Tu mamy dodatkowo, no nie, to może nawet jest grubsza ta gąbka. Na pewno jest gruba, jest zbita, w sensie gęsta, nie taka czasem jak jest takie mięciutkie cholerstwo, tylko jest gruba, twarda. No bęben tutaj, znaczy tutaj bęben wchodzi, prawda, się mieści. Zobaczymy, czy się nasz zmieści, mi się wydaje, że tak. No i mamy tutaj jeszcze, jest ciekawa opcja, że tu mamy jeszcze kieszonkę na jakieś pierdółki. O, tutaj widać, że jest w klapie, w górnej klapie jest kieszonka na pierdółki. Samo to wygląda w ten sposób, jak zamknę tego case'a, walizę, case, waliza, buziwa, pokrowiec, futera, jak zwał. Bardzo fajne jest to, że zamek wchodzi bardzo płynnie i nieskokowo. Poza tym on ma bardzo duże ząbki. Nie wiem, czy to będzie widać, raczej na filmie nie będzie widać, że ma duże ząbki. Ma duże ząbki, duże te uchwyty i duże suwaki. Przez co naprawdę super płynnie chodzi. No i co tu jeszcze mamy ciekawego? Tu mamy ciekawego, że tutaj są wzmocnienie w połowie wysokości i uchwyty. Z jednej strony i z drugiej strony uchwyty. Mamy też tutaj, jak widać, tu jeszcze jest do zawieszenia, może coś jakieś można byłoby tu zaczepić, czy na gwoździu, czy na czymkolwiek, nie wiem, można byłoby złapać. Jakieś jeszcze dodatkowe, można powiedzieć, takie zaczep, jakiś taki funkcyjny zaczep, który ktoś sobie coś może wymyślić. Tak więc tak wygląda firma Millennium, owo też to troszkę podniesie, a tam jeszcze choinka stara jest, firma Millennium, tak to się prezentuje. No, w zasadzie to tyle. Ja naprawdę gorąco polecam, bo jeżeli chodzi o pokrowce, to jest rewelacyjne wykonanie. No i zobaczymy, jak to będzie hulało. Trzymajcie się, pa!